Witam serdecznie na zaprawie, czyli na wprowadzeniu do medytacji, która będzie w niedzielę o 21.15 na Pogłębiarce. Dzisiaj będzie ewidentnie i bardzo wprost do mężczyzn. No to zaczynamy. Tekst, który będziemy medytować, to Mateusz 14:30. Posłuchajmy tego i o 21.00 w niedzielę będziemy medytować właśnie to. Brzmi to tak. Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybrał się w podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i wyjechał. Ten, który otrzymał 5 talentów, natychmiast puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Podobnie i ten, który otrzymał 2, zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie pan powrócił i zaczął rozliczać się ze sługami. Najpierw przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniosłem drugie 5, powiedział panie. Dałeś mi 5 talentów, oto zyskałem 5 następnych. Pan powiedział do niego, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Przyszedł następnie ten, który otrzymał 2 talenty i powiedział, panie, dałeś mi 2 talenty, oto zyskałem 2 następne. Pan powiedział do niego, dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnych sprawach, nad wieloma cię postawię. Wejdź, aby radować się ze swoim panem. Przyszedł wreszcie ten, który otrzymał 1 talent i powiedział, panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym. Chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś. Bałem się ciebie i dlatego ukryłem talent w ziemi. Oto masz, co twoje. Wtedy pan mu powiedział, sługo zły i leniwy. Wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś był więc przekazać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No Jezus Chrystus, przedsiębiorca. Dziki kapitalista. Bo nie tylko chce, żeby mu się powiększało, tylko nawet tam, gdzie nie zasiał, no to chce tam pozbierać. Nie pasuje to jakoś mi do obrazu tego ubogiego człowieka. Bo ta Ewangelia jest o pomnażaniu, o rozwijaniu, o tym, że po prostu ma rosnąć. Ma rosnąć. Co ma rosnąć? Tak sobie trochę wyobrażałem tą sytuację tych dwóch osób. Jedna, która ma te jakieś duże pieniądze, bo 1 talent no to jest równowartość pensji kilkunastoletniej. Bo różnie to można liczyć w zależności od okresu czasu, ale talent no to było dużo pieniędzy. Więc mam pieniądze z 15 lat razy 5 z majątek. I można sobie wyobrazić, że taka osoba tym zaczyna zarządzać jakoś, prawda? I może być z jednej strony taka myśl, że to jest Boże drogi, jak to zrobić, a z drugiej strony może być jakaś taka pasja, to w to wkładam, w to wkładam, tu mi rośnie, tam mi umiera, ale jakoś tym obracam wszystkim. Wyobraźcie sobie to, jak ten człowiek się czuje, że to jednak jest życie, jakiś taki obrót, jest, no coś się dzieje. I to jest jedno wyobrażenie emocjonalne. Drugie wyobrażenie emocjonalne to jest takie, co ten gość musiał mieć w głowie, skoro zakopał i nie ruszamy. Że tak naprawdę tu jest pokazane trochę między takim wyobrażeniem emocjonalnym, czy emocjonalnym stanowiskiem, jakie przyjmiemy, pozycją emocjonalną, między w tym, co proponuje ten tekst do medytacji. Z jednej strony mieć takie, gdzie jest więcej życia? W tym takim otwieram, czy więcej życia jest w takim tutaj zostaje? Bo ewidentnie Jezusowi chodziło o to, żeby pokazać, że Królestwo Boże, czyli w kontakt z Bogiem, to ma polegać na takim powielaniu tego wszystkiego. Ja wiem, że niektórzy ludzie mają coś takiego, że tak bardzo się boją stracić to, co mają, że nie chcą zaryzykować tej straty. I że to wszystko to powoduje, że ja to zakopę gdzieś, po prostu nie rozwinę, żeby przypadkiem mi gdzieś nie odleciało to, gdybym nie stracił, prawda? Nie zacznę się wychylać, nie zacznę czegoś mówić, nie zacznę czegoś robić, żebym nie stracił tego, bo mam mało może bardzo. Ale to powoduje do czegoś takiego, że się tylko pogrążam w dół, że nic mi się nie rozwinie. Tekst dzisiejszy do medytacji mówi, że nie to, że nie tędy droga, że nawet jeśli naturalnie ci się coś takiego robić, bo może by cię życie mogło tak poprowadzić w taką stronę, że ta pozycja emocjonalna ci się utrwaliła, że takie, wiecie, zachowawcze i tak dalej, nie, ale że to nie tędy droga, że ty masz podejść do takiego
kombinuję, robię, kreatywność swoją uruchomić. Nie? Ludzie się boją, że jak wejdą w nowe sytuacje jakieś, to spotka ich wiele różnych trudności, których nie przewidzieli. Owszem, ale jak wejdą w nowe sytuacje, to również ich spotka wiele różnych talentów w ich samych, wiele różnych zdolności w ich samych, których i wcześniej nie przewidzieli, że mają. Tu i tu spotkasz coś, czego nie wiesz. Tylko możesz się zastanawiać, czy skupisz się na odkrywaniu czegoś nowego, co jest w tobie, coś, co może rozrastać się i inwestować i przekręcać i życie rozdawać i powiększać to życie, czy chcesz zakopywać, żeby, broń Boże, mi coś tam nie zginęło, nie? Bo stracę to, co mam. Zanim się zastanowisz, do której pozycji ci bliżej teraz, to się zastanów najpierw, która cię bardziej pociąga. Którą byś chciał być, w której? Ja tu. Strach o przegrane życie jest duży, ale błędy ludzie wybaczają, a zmarnowane szanse przepadają. Coś, czego ludzie nie wybaczają, tak trochę nawiązując do obecnej sytuacji, to jest jednak to, jak ktoś nie potrafi się do błędu przyznać, czy wycofać się z czegoś, co złego robił, jakieś takie mataczenie, albo trzymanie czegoś w dołku, żeby mi tam nikt nie zajrzał, prawda? Żeby nikt nie dotknął tych pieniędzy. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że Jezus jak był taki wkurzony w tej sytuacji, mówi, że trzeba było bankierom oddać, to Żydom, Żydzi nie mieli takiej możliwości, żeby dawać swoje pieniądze na procent i zyski z tego brać, jeśli ten zysk pochodził od innych Żydów. Mogli dawać na procent, jeśli pożyczał od nich jakiś Rzymianin na przykład. Natomiast jakby to pokazuje, że Jezus tak wychodzi trochę z mentalności takiej wolno, nie wolno, trzeba, nie trzeba, bo to był taki czyn taki na wpół legalny, powiedzmy. A on mówi, że trzeba było tak zrobić i to byłoby lepsze to na wpół legalne niż zmarnowanie czasu, który miałeś, niż zmarnowanie okazji do rozwinięcia czegoś. Więc panowie, i panie też, ale panowie, słuchaj serca twojego, który chce się rozwijać i który chce, jak coś zakopiesz, to nie mów potem, że Bóg tego chciał, że to takie religijne, dobre i tak dalej. Dzisiejszy tekst pokazuje zupełnie coś innego. Wybieraj życie, a nie kopanie dołów. W dołach leżą umarli, a życie jest przed tobą i w tobie. Zapraszam na medytację o 21:15 w niedzielę i zapraszam do subskrypcji tego prostego kanału. Bye.